Witam wszystkich w dzisiejszym, można powiedzieć, odcinku takim dość, czy ja wiem, specjalnym, bo na specjalną okazję ogarnąłem sobie Eltrona stołu, plus jeszcze dwa razy ZG603 głośniki. Aktualnie już sobie testuję wiatraki w sztucznym, ponieważ trzeba je nieco schłodzić. Generalnie one będą musiały być na pewno włączone tutaj, gdyż wzmacniacz sobie oddaje akurat 100 W podobno, więc zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Na początek zajrzę sobie do środka, będę musiał na pewno zmienić tutaj żarówkę podświetlenia wskaźnika. Będę musiał również w trochę późniejszym czasie jeszcze ogarnąć sobie nasadki tutaj. One są takie typowe, bodajże ZDZ-owsko-polkatowskie, więc powinny być. Jakieś być może nawet z jakiegoś czegoś typu Śnieżnik, Ślązak, coś powinno być. Tutaj jeszcze też mi brakuje, tu jest akurat tutaj jest ten potencjometr, ale da się to regulować. Generalnie tego typu. No i tutaj jest troszeczkę inny jest też stosunek potencjometra i tutaj też jest nieco inny. Tutaj po prostu też brakuje tego. Jak chciałbym go robić na perłę, to bym oczywiście powywalał wszystkie potencjometry, no i dał nowe, ewentualnie można byłoby je zregenerować też. Jeszcze tutaj brakuje gałki, tu jest jakaś inna gałka, tutaj też nieco brakuje, no i w sumie tutaj troszeczkę jest taka ta gałka też średnio. No i z rzeczy, które trzeba byłoby w nim zrobić, to chyba raczej na tyle. Jeszcze można byłoby się pokusić o znalezienie oryginalnej zaślepki na gniazdo bezpiecznika, bo póki co jest taka z kartonu. Więc kupiłem tak wzmacniacz. Zobaczę co jest z nim. Zobaczę sobie jeszcze, później zrobię te testy mocy. Ale najpierw będzie właśnie zmiana tej żarówki. Ogarnę jeszcze sprawę potencjometrów i wyreguluje prąd spoczynkowy, ponieważ to się powinno jeszcze wyregulować ten prąd spoczynkowy, zobaczę, czy jest on w granicach tych norm. No i to byłoby na tyle z tej części wstępnej. Widzimy tutaj środek, 4 tranzystory, jakieś inne, BD249, troszeczkę jest tutaj zmienione. No to powinny być kadeki, a są bedeki, więc troszeczkę chyba ma jeszcze więcej mocy, tak mi się zdaje, ale będę musiał dokładnie zobaczyć, co tutaj chodzi. Tutaj na przeróbek zbytnio nie ma, tu jest jakiś jeden nowy elektrolit dany. Tutaj są wszędzie elwy, iskry, generalnie, więc też nie jest jakoś najgorzej. Będę musiał zmienić żarówkę wskaźnika. No i chyba to by było na tyle. Oczyszczę to oczywiście z kurzu i ten, no, testy mocy leci. Już wiem, dlaczego nie działało mi tutaj podświetlenie tego wskaźnika. Po prostu się przepalił ten rezystor. On ma mieć 380 ohmów, a pokazywał, że mam przerwę. Tutaj mam akurat 220. Sobie to połączyłem wszystko i razem mi miernik pokazał, że ma 648, więc uznajmy, że będzie. I wmontuję teraz do Eltrona i zobaczę, jak to będzie działać. Mamy nasz osiągnięty sukces. Idziemy dalej. No i widzimy, już godzina w zasadzie 21 prawie. Wzmacniacz sobie chodzi cały czas na pełnej mocy. Do zniekształcenia sinusa. Wentylatory oczywiście załączone. No i w zasadzie tyle. W sumie jeszcze się nie wysypał, potestuję go sobie jeszcze gdzieś tak z pół godzinki i będę go skręcał zaraz i tyle.